Ci ludzie, którzy absolutnie powinni ten zawód uprawiać w teatrze, to oni są wyłapywani przez tych profesorów. To już widać na egzaminach wstępnych. Może na egzaminach nie do końca, bo u mnie rzeczywiście na roku było tak, że te osoby, które bardzo wysoko zapunktowały na egzaminach, one się gdzieś zgubiły pod koniec studiów. To już nie byli ci prymusi. Także ja w ogóle jestem zdania, że szkoła teatralna nie powinna trwać 4 lata, że te talenty, które się ma, pewien rodzaj jakby predyspozycji, to jest już widoczne bardzo wcześnie. I moim zdaniem ja zostałam zaproszona do teatru po pierwszym roku szkoły. Ja się niewiele nauczyłam. Bo albo się coś ma, albo się nie ma. I w Teatrze Polskim był bardzo duży teatr. Tam trzeba było gadać jakby do końca, do widza. I ja też sprawy emisyjne czy głosu, no to Jarocki mi powiedział, że on też mi trochę powiedział, ale to się albo ma, albo nie ma. Dlatego ja tak się nie złoszczę na tych naturszczyków bez szkoły, którzy grają w serialach. No bo do telewizji każdy z Państwa mógłby zagrać przed kamerą. Gwarantuję. Każdy z Państwa mógłby być celebrytą i każdy z Państwa mógłby być... Jest sztab ludzi, którzy powiedzą, co Pani się tu obetnie, Pani będzie dobrze wyglądała jako, nie wiem, cudowna, ostra czerwoność na głowie i Pani będzie robiła za celebrytkę. Ale w teatrze to już jest inaczej, bo tam człowiek jest, wychodzi, i on ma mieć kontakt, on ma mieć pewien rodzaj energii, która jest potrzebna. Myślę, że z tymi etatami, wracając do Pana pytania, to jest tak, jak obserwuję to teraz i tych młodych ludzi, którzy się dostają, że to są po prostu bardzo zdolni studenci. Nie wydaje mi się, żeby było inaczej. Bo nawet jeżeli to będzie po pewnej protekcji, to się... Publiczność mu to później zweryfikuje. Położy jedną, drugą, trzecią rolę i dostanie złe recenzje i do widzenia. To nie ma protekcji. Albo się ma talent, albo nie. Tak jest moje zdanie. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich studentów z Torunia, z tego miasta, Kopernika, Mikołaja, Jola Fraszyńska. W tamtych czasach, kiedy ja się uczyłam, to ja bym jednak chciała od tych moich profesorów, żeby uczyli nas też takiego iścia na te szczele, bo to jest ważne w tym życiu. Mam takie marzenia co do naszego narodu, żebyśmy tak bardziej nie patrzyli się na sąsiada, tylko na to, co jest w nas. Ale nie u mnie w domu, tylko w nas. I żeby tak każdy, zanim tam zacznie złożyczyć to, żeby jednak pomyślał o sobie, jakim jest człowiekiem. A to są takie inne rzeczy. Też ważne.